Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Instytucje takie jak policja czy prokuratura pełnią dodatkowe dyżury, żeby udzielać nieodpłatnych porad prawnych i przyjmować zawiadomienia o przestępstwach. Jak się okazuje, organizacje pozarządowe w tym roku nie otrzymały finansowego wsparcia na ten cel. Fatima Orlińska. W tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem każdy, kto potrzebuje porady prawnej czy psychologicznej, może skorzystać z niej nieodpłatnie. W całym województwie śląskim pomoc można uzyskać w komendach policji wybranych i wskazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, organizacjach pozarządowych i prokuraturach. Tam specjaliści będą pełnić dodatkowe dyżury. Wszelkie zawiadomienia oraz zgłoszenia adresowane do naszej prokuratury, jak również do prokuratur rejonowych podległych tutejszej jednostce okręgowej, będą rozpoznawane zgodnie z tokiem czynności, zostaną rozdysponowane wedle właściwości miejscowej. Wszelkie czynności nie wymagające działań niezbędnych będą natomiast podejmowane niezwłocznie przez prokuratorów, którzy te zawiadomienia będą przyjmować. Petenci będą przyjmowani w godzinach urzędowania prokuratury, jednak nie ma konieczności wcześniejszego zapowiadania się czy zapisywania na taką wizytę. W tygodniu od 19 do 25 lutego chodzi o zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz żeby udzielić im skutecznej pomocy. Osoby dotknięte przestępstwem mogą zgłaszać się zarówno do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz do Komend Miejskich i Komend Powiatowych Policji na Śląsku. Tam też uzyskają bezpłatną pomoc i poradę prawną. Również policjanci celem uzyskania dalszego wsparcia przez osoby pokrzywdzone przestępstwem będą kierowali te osoby do innych podmiotów, które świadczą pomoc nie tylko prawną, ale też psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz finansową z Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie Funduszu Sprawiedliwości można przeczytać, że na terenie całego kraju powinno działać ponad 300 miejsc świadczących pomoc ofiarom przestępstw. Jednak w praktyce wiele ośrodków nie otrzymało w tym roku finansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości, co oznacza, że pomocy udzielić nie mogą, ponieważ nie stać ich na opłacenie specjalistów. Od 1 stycznia niestety została dotacja nasza wstrzymana na pomoc naszym podopiecznym, beneficjentom projektu. Beneficjentów na drugie półrocze 2023 aktywnych, którym udzielaliśmy pomoc, było około 500. Na dzień dzisiejszy niestety nie otrzymują takiej pomocy. Nie otrzymują nie tylko pomocy specjalistycznej, prawnej, terapeutycznej, psychologicznej, pomocy lekarza, psychiatry, ale również i rzeczowej. Jak jednak deklaruje pani Agnieszka, osoby takie jak ona pierwszego kontaktu z pokrzywdzonymi pełnią swoje dyżury, choć nie mają za to płacone. W odpowiedzi na zapytania do ministerstwa ten konkretny ośrodek miał otrzymać odpowiedź, że pieniądze nie wpłynęły z powodu trwającego audytu.